Dziś na stół wrzucamy Albrechta AE7500. Co go boli, to za chwilę. A w międzyczasie kawałek historii. Firma Albrecht to firma, to marka lub produkt firmy Allen Telecommunications. Jest to spółka z udziałem polskiego i włoskiego kapitału, istniejąca na rynku od 1993 roku. Jest członkiem światowej grupy Midland, której rdzeniem jest włoska firma CTE, a wiodącym producentem są radiotelefony CB. Jak wiadomo, znamy je również z lat 90. i wszystkie początki oczywiście radiotelefonów zaczynało się od tej marki. Marki handlowe firmy Midland to Allen Midland oraz Albrecht, taki, który na przykład tutaj widzimy. Korporacja posiada swoją siedzibę główną i laboratoria techniczne w Reggio Emilia, ale korzysta z wiedzy i doświadczenia swoich członków z kraju Europy, Stanów Zjednoczonych i Hongkongu. Firma Allen Telecommunications jest przedstawicielem firmy Sirio Antenne SRL, produkującej anteny nadawcze odbiorcze od 1972 roku. Bardzo starannie wykonane wyroby pracują w wielu użytecznych zakresach częstotliwości od 27 MHz, oczywiście w paśmie CB, jak wiemy, aż do częstotliwości 2,4 GHz, wykorzystywanej na przykład w bezprzewodowym dostępie do internetu. Ściśle współpracują z niemiecką firmą Telegartner, dostarczającą na polski rynek wytwarzane przez nią profesjonalne złącza do kabli koncentrycznych. W 2008 roku zakupili spółkę Kalberg Satom, i w tym samym zostali poważnym dostawcą materiałów do budowy profesjonalnych systemów GSM, UMTS i LTE i nadajników radiowych FM. Współpracują z takimi firmami jak Andrew Comscope, Catherine Fimo i innymi odbiorcami są operatorzy komórek, przepraszam, operatorzy sieci komórkowych, integratorzy systemów radiokomunikacyjnych. Od 2010 roku wprowadzili do sprzedaży nowe atrakcyjne produkty, takie jak systemy łączności bezprzewodowej dla motocyklistów, Midland BT, Bluetooth, wiadomo, wyczynowe wideokamery sportowe Midland XTC i systemy łączności dla grup turystycznych. Także to by było, jeśli chodzi o taką krótką historię tej firmy, jeśli mogłem powiedzieć. Myślę, że zainteresuje Was akurat ta krótka historia. Jest krótka, aczkolwiek bardzo ciekawa, bo powiem szczerze, też sam nie do końca wiedziałem, jak to wygląda i postanowiłem troszeczkę o tym opowiedzieć. A czy materiał jest przydatny, to już Wy sami, moi drodzy, ocenicie. Jak widzicie, tutaj ten egzemplarz ma naklejkę oczywiście firmy Allen. Zobaczcie, jest tutaj napisane wyraźnie, może zoomuję Wam to. Widzicie, Allen GmbH. Także Albrecht jest częścią firmy Allen, w sumie Midland, jeśli chodzi o tą markę. Jest to Midland pod nazwą, że tak powiem, Albrecht. To jest radio multibandowe, pracuje w multibandach na całym świecie, nawet w USA. Jak widzicie, dosyć fajna budowa, fajny wyświetlacz LCD. Zaraz włączę do zasilania ten egzemplarz i zobaczycie, jak on sobie tutaj wygląda, jak jest podświetlany i jakie funkcje on tutaj posiada. Tak wygląda uruchomiony radiotelefon, uruchomione radio. Ma ładny podświetlany na niebiesko wyświetlacz. Z tego, co się orientuję, ma tutaj 11 czterdziestek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. 11 czterdziestek, co nam, jak wiecie, po przeliczeniu daje naprawdę dużą ilość kanałów. Od 25 widzę tutaj, zaraz zobaczymy, pracuje. Od 25... 160 do 20 do 20, 24, 25, 6, 7, a od 24 nawet tutaj chyba przegiąłem, bo ta 24 MHz jest na U, od 24 do 28, 9, do 30 MHz, prawda?
Także zakres, rozpiętość od 24 do 30 MHz prawie jest rozpiętość tej syntezy. Tutaj tak pracuje to radio. Ma wszystkie podstawowe funkcje, które posiada radio z emisją SSB oczywiście. Filtry ANL, NB oczywiście. Ma tutaj wyjście PA. Fajną funkcją jest tutaj wbudowane echo, które bardzo ładnie pracuje. Bardzo piękny pogłos jest z tego echa. Co tu jeszcze powiedzieć? Moc tego radia, patrzę tutaj, no w standardowej instrukcji będzie pisało, że jest 12 W PEP, ale my to potem sprawdzimy, co my z tego radia wyciągniemy. Co tu widzimy jeszcze? 6-pinowe gniazdo. 6-pinowe, przepraszam, tak miałem pokazać. 6-pinowe gniazdo mikrofonowe, jak widać. Może tutaj światłem poświecę. O, 6-pinowe gniazdo mikrofonowe. Oczywiście w mikrofonie jest przełącznik. Nie ma, jest przełącznik oczywiście, Albrechtowski mikrofon. Jest przełącznik kanałów. No i przycisk PTT, nic poza tym. Tak wygląda to radyjko, moi kochani, jeśli chodzi o to radio. Radio posiada, moment, może odłączę od zasilania, żeby Wam to pokazać. Radio posiada dosyć solidny, jest mały ten radiator, ale uwierzcie mi, gęstość tego radiatora jest naprawdę taka wysoka, że bardzo dobrze odbiera ciepło. W porównaniu na przykład z KPO i Intekami, tam radiatory są bardzo leciutkie, te radiatorki są w małej masie i po prostu to odprowadzanie ciepła nie jest tak skuteczne jak w tym przypadku. Warto byłoby przy większych mocach oczywiście zastosować jakiś wentylator, który można podłączyć z układem, który będzie automatycznie go włączał po przekroczeniu jakiegoś progu temperatury, prawda? Ale to wszystko da się zrobić. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj wyjście na papugę, to znaczy zewnętrzny głośnik i papugę, którą możemy sobie przez mikrofon gdzieś coś ogłaszać, tak to nazwę. No i wyjście na zewnętrzny oczywiście głośnik. Wejście standardowe anterowe UC1. Dobra. A za chwileczkę opowiem, co w tym radiu nie działa. Ten egzemplarz został zakupiony przez widza mojego kanału, którego kupił dosyć tanio. To radio, cena rynkowa tego radia oscyluje w granicach 1500 zł. Na pewno można używane egzemplarze kupić taniej. Nie wiadomo w jakim stanie. Ten egzemplarz był naprawdę okazyjnie kupiony, ponieważ za 1/3 ceny. Także naprawdę pokusa była wielka, jeśli chodzi o to radio. No ale radio ma taki dziwny, że tak powiem, kaprys, ponieważ raz nadaje, raz nie nadaje, raz jest moc, raz nie ma mocy. Chodzi tutaj głównie o nadajnik i prawdopodobnie też radio jest rozjechane, że to tak kolokwialnie nazwę, od częstotliwości. Przepraszam za niewysłowienie się, ale nie jestem dobrym mówcą, także wiadomo, trzeba się uczyć. Dobra, mniejsza z tym. Zajrzymy do środka tego radia, zobaczymy, co go w środku boli, żebyśmy mogli poznać jego budowę. W sumie budowa nie różni się niczym od każdego radia CB, standardowego z SSB. Zobaczymy sobie, jak w środku to radio wygląda. Wybaczcie, że tak z ręki filmuję, ale próbuję odkręcić to radio i zobaczcie, otwieram to radio. Ja widzę, że tutaj chyba ktoś już coś... No ktoś tu był inny, ponieważ te śruby nie są oryginalne. Tutaj są śruby normalne, drobnozwojowe. Tak jak tutaj ta oryginalna, tutaj ktoś walnął takiego wkręta na siłę, no masakra totalna. Jak wiadomo, wkręcanie na siłę takiej śruby powoduje to, że wytwarzają się tam jakieś opiłki, które mogą wpaść do środka. My ich nie widzimy, nie zauważymy, nie usłyszymy, a mogą narobić troszeczkę, nawet dużo szkód w elektronice, prawda? Także otwieram radio, zobaczymy za chwileczkę, co w nim siedzi. Nowy właściciel koniecznie prosił, żebym nagrał film z naprawy tego radia, więc no, na jego prośbę to czynię. Jak widzicie, mamy tutaj wszystkie układy, generator, część odbiorczą, przekaźniki RX-TX, filtr pośredniej częstotliwości, jakieś tutaj lutowania, to znaczy to chyba bardziej fabrycznie jest, jak z tego co widzę. Tak to wygląda. Radio wygląda na nieruszone. Nie widać tutaj nic specjalnie, żeby było przerabiane.
No sprawdzimy, co w tym radiu możemy jeszcze. Co jest przyczyną tego, że to radio nie działa, moi kochani. Także sprawdzimy. Tutaj druki mamy czyste. Luty, końcówki wyglądają na oryginalne. Może zbliżę tutaj. Troszeczkę zrobimy zoom, zbliżę kamerę na tą końcówkę, żebyście mogli zobaczyć. Wyglądają na oryginalne te końcówki, więc sprawdzimy tutaj, co jest nie tak. Sprawdzimy, czy generator w ogóle generuje nam jakikolwiek sygnał. Tu widzę, jakieś chyba lutowanie było, ale sprawdzimy to potem już w późniejszym czasie. Ogólnie radio jest w stanie takim dobrym. Nie widać, żeby tu specjalnie ktoś coś grzebał, psuł itd. Okej, tutaj mamy co? Tutaj mamy jakąś śrubę, która nie wiem do czego służy, ale dobra, tak to zostawimy. Jest chyba śruba z masą. Dobra, podłączymy sobie radio do zasilania. Zobaczymy po prostu, czy radio daje w ogóle jakąkolwiek moc. Radio podłączyłem już do miernika mocy i jednocześnie poprzez tłumik na sztucznym obciążeniu do oscyloskopu i sprawdzimy, czy cokolwiek z niego wychodzi. Naciskam teraz mikrofon, jak widzicie. Nie mamy żadnego sygnału wyjściowego. Mam ustawione w emisji FM, mam pełną moc ustawioną. Wszystko tutaj mamy na max. Tak, moc jest na max, także jak widzicie, coś tu się dzieje. Nie, nic nie ma, nic nie ma po prostu. Radio po prostu jest martwe. Dotykam tutaj tego druku. Nic nie mamy. Nic nie mam. Jak widzicie, włączam i wyłączam tutaj mikrofon. Słychać przekaźniki, że pracują, ale no niestety nie mamy żadnej reakcji tutaj na wyjściu z gniazda antenowego. Oscyloskop też powinien już zareagować, a może zrobię autokalibrację, żeby on się tutaj wyczulił. O, nie mamy nic, po prostu nie mamy żadnej sinusoidy. Na pewnym forum pisałem, ktoś pytał o oscyloskop, na znanym forum krótkofalarskim, ponieważ kolega chciał zakupić oscyloskop do czegoś tam, do amatorskich zastosowań i ktoś zadał mi takie głupie pytanie, po co mi oscyloskop, czy też jakbym wykorzystał oscyloskop w naprawie zwykłego CB radia. No. Bardzo, bardzo prosta rzecz, słuchajcie, nie mamy teraz żadnego sygnału, więc jedynym normalnym rozwiązaniem jest podłączenie oscyloskopu i szukanie sygnału wyjściowego przy naciśniętym przycisku PTT, czy generator w ogóle pracuje, prawda? Więc takie dziwne pytania na miejscu troszeczkę frapują. Dobra, więc ja odwrócę sobie teraz to radio za chwileczkę i pokażę Wam, jak wygląda sprawa sprawdzenia tego generatora. Sprawdzimy, czy w ogóle generator będzie na nadawaniu cokolwiek, jakąkolwiek moc emitował. No i będziemy przy okazji dalej szukali usterki. Podłączę teraz sondę do wejścia tranzystora. Tutaj mamy driver. Pre-driver jest z tamtej strony, jest on w wersji SMD. Tutaj jest driver. A tutaj mamy, może tak, pre-driver, tutaj mamy driver i stopień końcowy, dwa tranzystory, więc do wejścia drivera podłączam sobie sondę oscyloskopową, naciskamy nadawanie i widzimy, że coś się dzieje. Jaki sygnał mamy? Dosyć zniekształcony, oczywiście ten sygnał jest. Częstotliwość mamy 27200 i 5 Hz, 50 Hz, jak widzimy, jest odstrojony, widać tutaj na oscyloskopie. Widzicie to teraz w dodatkowym oknie na ekranie. Puszczamy nośną, włączamy nośną, puszczamy, włączamy. Mam to w emisji AM, moi drodzy, i widzę, że tutaj nie działa modulacja. Musimy teraz sprawdzić, co jest grane, jak to wygląda, dlaczego nam tutaj to nie działa. No ten tranzystor końcowy to też chyba już nie do końca. Nie. To na końcówkach mocy już w ogóle nie mamy żadnej, jak widzicie, mocy. Nie widzimy. Wskaźnik mocy też nic nie pokazuje, jakieś szczątkowe częstotliwości, więc ten sygnał nie jest za bogaty. Ok, przejdziemy sobie teraz do sprawdzenia zasilania układu stopnia końcowego, to znaczy tranzystor, tutaj mamy
Tutaj mamy z tej strony tranzystor modulujący i zarazem jest to taki, że tak powiem, tranzystor sterujący napięciem na stopień końcowy wzmacniacza mocy WC. Więc jeśli tutaj nie będziemy mieli napięcia, to to napięcie nie będzie się pojawiało nam tutaj. Więc wezmę miernik i zaraz sprawdzimy sobie, czy to napięcie tutaj aby jest obecne. Sprawdzimy teraz zasilanie tranzystorów końcowych mocy. Zacznę tutaj od tranzystorów stopnia końcowego. Widzimy, mamy tutaj zaledwie 1 V przy włączonym o max moc. I tutaj teraz kręcę, żebyście wiedzieli, gałką od regulacji mocy PWR wyjściowej. Tu powinno to się, że tak powiem, oscylować od 1 V do gdzieś co najmniej 12 V, załóżmy, mówmy się. Sprawdzamy, czy na tranzystor, który jest odpowiedzialny za sterowanie tymi końcówkami, za sterowaniem, zasilaniem tych końcówek, dochodzi napięcie. Ok, mamy 13 V, jak widzicie, wyjście tranzystora. Na wyjściu tranzystora mamy te 1,5 V, które tam jest na pełnej odkręconej gałce, ściągamy. Nie ma. 1,1 V. Sterowanie tego tranzystora to jest ta nóżka. 1,8 i 12 V, 1,2 V, 1,1. Dobra. Więc jak widzimy, sterowanie mamy, ale ten tranzystor nam nie działa. Ja wam pokażę. Można to sprawdzić w jeden sposób, tylko od razu ostrzegam, jeśli będziecie takie coś robili, robicie to na własną odpowiedzialność. Ja zawsze tak, znaczy zawsze, jeśli jest możliwość, to tak testuję i sprawdzam, czy pojawia się sygnał jakikolwiek moi drodzy, na tranzystorach końcowych na wyjściu. Teraz pokażę wam tutaj na drugiej kamerze. Pokażę wam teraz taki myk, że tak można powiedzieć, na domowy sposób sprawdzenia tego tranzystora. Po prostu trzeba wejście z wyjściem tego tranzystora zewrzeć, puścić pełne napięcie na tranzystory końcowe. Ja wam to pokażę. Zaraz zobaczycie sobie też na drugim monitorze w ekranie, czy pojawi się moc. Teraz mamy 13 V na stopniu końcowym. Jak włączam, zobaczcie, napięcie spada, nie ma tego napięcia, prawda? Naciskamy mikrofon, nie ma napięcia. Powinno to napięcie się pojawić. Więc zaobserwujcie teraz sobie miernik mocy. Ja tutaj to sobie tutaj na krótko zrobię, że tak powiem. Włączam, mamy na AM-ie 32 W. Pamiętacie, jak mówiłem, że to radio ma 12 W SSB? Podejrzewam, że tyle da się wyciągnąć z tego radia. 27, 201, jak widzicie, 210 chyba mi się przełączyło. Tak, przełączyło mi się na 200. Zobaczymy, jak tu częstotliwość jest. Ten miernik w miarę dobrze, tak oscylacyjnie w miarę dobrze mierzy częstotliwość z racji tego, że bardzo duże obciążenie idzie na ten tranzystor, bo aż mi się ta penseta tutaj zagrzała, powiem wam. Wszystkie urządzenia są synchronizowane z wzorcem częstotliwości GPSDO, jak widzicie, który mierzy sobie częstotliwość, ściąga sobie z satelitów. Na pewno znacie to urządzenie i wszystkie urządzenia, które mam podłączone tutaj w serwisie, mam synchronizowane tym jednym wzorcem częstotliwości, więc mam pewność, że częstotliwość jest dobrze mierzona. Także jak widzicie, jest to tutaj chyba wina ewidentnie tego tranzystora. Ja ten tranzystor zaraz wylutuję i sprawdzimy sobie po wlutowaniu nowego. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Nałożymy nową pastę termoprzewodzącą i sprawdzimy, jak wygląda moc wyjściowa, jeśli ten tranzystor wymienimy. Pamiętajcie, że jeśli ten tranzystor zewrzemy i będziemy próbowali sprawdzać modulację w emisji AM, tej modulacji nie będzie, z racji tego, że te radiotelefony nie posiadają układu modulatora na transformatorze, tylko na tym tranzystorze. Ten tranzystor nam tutaj robi
za modulator, więc jeśli my go tutaj, na, że tak powiem, kolokwialnie na żywca zewrzemy, to moc będzie, ale nie będziemy mieli modulacji w AM-ie, w FM-ie będzie i w SSB również będzie. Także ja przystąpię do wylutowania tego tranzystora i wlutowania nowego, zobaczymy, co będzie się działo. Jest teraz troszeczkę głośniej, ponieważ będę wylutowywał tranzystor modulatora i zarazem ten, który steruje napięciem, jak wcześniej mówiłem, tych tranzystorów stopnia końcowego. Ja to robię ocysarką, jest teraz głośno troszeczkę taką ocysarką, która jest nagrzana tutaj i pod ciśnieniem po prostu sobie tutaj wciąga cynę. Możecie to zrobić w domowy sposób, jakąś plecionką do ściągania cyny, albo nagrzać tą stopkę, po prostu tą nóżkę tranzystora odgiąć leciutko, żeby nie uszkodzić druku, a potem te pady oczyścić i nałożyć potem nową cenę przy... Należy nałożyć nową cenę przy lutowaniu, prawda? Także ja tu sobie to odeschę. Dosyć twarde te nóżki są, ponieważ ten tranzystor to jest tranzystor dużej mocy. Naprawdę przenosi dosyć spore obciążenia. O, jeszcze trochę. Okej. I ostatnia. Super. Tranzystor mamy już odlutowany. Oczyściłem pady. No i przystępuję do wykręcenia tego tranzystora. Oczyściłem z tej strony na takiej podkładce mikowej, silikonowej tutaj. Ten tranzystor, powiem Wam, trzeba go dosyć mocno dokręcić. Pamiętajcie, ponieważ no, KPO ma taką przypadłość, radia KPO DX5000, Inteki HR i te wszystkie pochodne mają taką przypadłość, że, a tu nie ma podkładki, bo on jest cały plastikowy, mają taką przypadłość, moi drodzy, że tranzystor jest tak źle przykręcony, że po prostu nie dolega, pokażę Wam tutaj na tym przykładzie, że tranzystor nie dolega, jest tylko tak lekko przykręcony i po prostu przegrzewa się i się przepala. Ja podejrzewam, że tutaj była podobna historia. Tutaj mamy tranzystor 2SB 7778. Chyba taki będę miał. Możemy zastosować ewentualnie inny tranzystor, mam 2SB754, on jest do trochę większym wzmocnieniu, więc możemy go zastosować, zobaczymy. Aha, 2SB jest duży, jest mały, a tu mamy TIP. Dobra, TIP też możemy założyć, to jest podobny tranzystor jak w KPO. Ok, ja przygotuję sobie wszystkie elementy do wlutowania i za chwileczkę będę to montował, co Wam pokażę. Ja zastosuję tutaj tranzystor TIP, już nie widzę, zapomniałem, TIP36C, który również będzie tutaj pasował, z tym, że muszę coś wykombinować, żeby odizolować tutaj po prostu płaszczyznę, która tutaj może robić nam zwarcie na masę, więc dobra, przystępuję do roboty, jakoś to przykręcę i za chwileczkę do Was wracam, będziemy lutowali. Zamontowałem tranzystor, założyłem podkładkę, odizolowałem podkładką mikową, nałożyłem nową pastę termoprzewodzącą. Pamiętajcie o ważnej rzeczy jednej, którą Wam teraz powiem. Jeśli będziecie kiedyś w własnym zakresie to naprawiali, takie radio, sprawdźcie profilaktycznie oczywiście, czy ta środkowa nóżka nie zwiera nam z masą, ponieważ cała obudowa tranzystora przechodzi przez tą nogę. Więc musi być odizolowana. Jeśli jest dobrze odizolowana, nie powinno nam tutaj przechodzić żadne napięcie. Możemy to sprawdzić miernikiem na ciągłości obwodów oczywiście. Sprawdzamy sobie, czy miernik nam działa. Przykładamy do masy i do środkowej nóżki. Jak widzimy, nie mamy żadnego przejścia, więc znaczy to, że tranzystor został prawidłowo odizolowany. Ja teraz pozaginam sobie nogi, te nóżki, odpowiednio je podocinam, ponieważ one są za długie, jak widzicie, i zalutujemy to, pokażę Wam, jak to powinno być, przepraszam, prawidłowo zalutowane.
Dociąłem już nóżki tranzystora, dogiąłem je fajnie. Jak widzicie, bardzo ładnie sobie tutaj leżą. Teraz możemy je swobodnie zacynować, przycynować, przepraszam, tak powinien powiedzieć. Wiadomo, o co chodzi, nie będziemy się czepiać szczegółów oczywiście, prawda? Ok, tu sobie przylutujemy to. I będziemy. Pamiętajcie, te luty tutaj muszą być solidne z racji tego, że jest tutaj przenoszona dosyć spora moc. Jeśli chcemy wyciągnąć z takiego radia dosyć wysoką moc, to musimy pamiętać o tym, żeby to było dobrze lutowane. Też to zależy dużo od wydajności prądowej samego tranzystora, ponieważ zawsze na nim mamy straty, trzeba o tym pamiętać, więc ta moc nigdy nie zawsze będzie, że tak powiem, taka, jakbyśmy chcieli, prawda? Ok, mamy to przylutowane. Zerknę sobie z bliska. Oczywiście przez lupę, bo ja ślepy jestem. Podejrzewam, że większość elektroników również. Ok, poprawię sobie jeszcze tutaj luty na tranzystorze sterującym ten tranzystor. Widzę, że te luty jakieś tutaj troszeczkę dziwne, jakby suchy lut był. Zimny. Ok. Jest dobrze. Ok, super, wyczyścimy to izopropanolem. Gdzieś mi się mój magiczny pędzel zgubił. Ale zaraz go odnajdę i wyczyścimy. Tranzystor wlutowany, oczyszczone pola lutownicze. Skalafoni, z reszty lutowi, jak widzicie, tak to powinno wyglądać. Niektórzy pytają, proszę pana, co pan robi w tym radiu, skoro to radio nie było dotykane, tutaj nic nie jest lutowane, bo te luty wyglądają, jakby to było fabryczne. No, całą sztuką elektronika jest to, żeby jego praca była po prostu czysto zrobiona, prawda? Ok, dobra, ja teraz zabieram się po prostu za uruchamianie tego, zobaczymy, co będzie, jak uruchomimy sobie radio. No i będziemy widzieli, czy jakaś moc z tego nam wyjdzie, prawda? Czy coś z tego wyciągniemy. Podłączyłem zasilanie, włączyłem radio, oczywiście w MSI AM. Zobaczymy, jakie mamy teraz napięcie na wyjściu. Napięcie na wyjściu tranzystora mamy teraz, jak widać, 6,80 V na pełnym rozkręceniu. No, powiem wam, nie jest to za dużo. To nam spada do 3 V. Więc musimy coś zrobić, ponieważ ta moc chyba nie będzie taka wysoka, jakbyśmy potrzebowali. Wejście mamy 13. Wejście, zobaczymy, czy to jakaś modulacja. Raz, dwa, raz, próba. Raz, dwa. Zaraz wam to zademonstruję na oscyloskopie i na mierniku mocy. Zauważcie, jak to wygląda na mierniku mocy samonośna. Jak widzimy. Raz, dwa, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. No coś się dzieje. Raz, dwa. Moc 7,8 W, 7,5 W bez modulacji. Sprawdzimy, jak wygląda w ogóle odpowiednia modulacja. Raz, dwa, raz, dwa, raz, próba mikrofonu, raz, dwa, raz. Raz, dwa, raz, próba. Tak, powiem tak, zobaczymy, jak wygląda ta moc w emisji SSB, przepraszam, w emisji FM. Ach, kurde, dobra. FM. W FM-ie również mamy 14 W i nie jest to za dużo, powiem szczerze. Zrobimy sobie tutaj, żebym tu widział sinusoidę, oczywiście. SSB. Raz, dwa, raz, próba raz. 24 W. Troszeczkę za mało moim zdaniem. Mogłoby być więcej. Zobaczymy, jak będzie, jeśli puścimy pełne 13 V na ten tranzystor końcowy. Raz, dwa, raz, próba mikrofonu. Pełna moc nam idzie tutaj. Ach, przepraszam, do AM-u mi się przełączyło. Raz, dwa, raz, SSB. Modulacja SSB, próba mikrofonu. Pełny mikrofon, jak widzicie, jest odkręcony. I spróbujemy raz, dwa, trzy, 22 W. Podłączymy na krótko ten tranzystor. Zobaczymy, czy moc wzrośnie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, próba mikrofonu. 25 W. Dobra, moi drodzy, trzeba coś zrobić z mocą w FM-ie.
sprawdzimy, co da się zrobić, ponieważ no to napięcie nie do końca jest takie, jakbym chciał na tych tranzystorach końcowych. Także będziemy szukali przyczyny, co jest grane, że to napięcie jest tak niskie. Profilaktycznie jeszcze sprawdzę, jak wygląda napięcie wyjściowe tego tranzystora, z tego tranzystora przy emisji SSB. Mam teraz włączoną emisję SSB. Mamy 11,6 V. Możemy tą moc sobie zmniejszyć, ok. Spróbujemy zmienić emisję USB, tak. 9 V mamy na emisji AM, FM, 6 V, SSB 11,66. Fajnie, gdyby tu było 13 V, powiem Wam, bo wtedy by to było, mielibyśmy większą moc po prostu z tranzystorów końcowych mocy. Ale jeszcze sprawdzimy sobie spadek napięcia na tym tranzystorze przy modulacji SSB. Ja gwizdnę do mikrofonu i zaobserwujemy spadek napięcia zasilania tranzystorów końcowych mocy. Raz, dwa, próba raz. Około 0,4 V spadku napięcia mamy. Zobaczymy, jak będzie przy nośnej w emisji AM. Emisja FM, przepraszam, teraz jest 9 V. 8,90. No, dosyć sporo spada, więc wiadomo, ten tranzystor przejmuje jakąś moc, więc trzeba by to tak wysterować, żeby tej mocy było chociaż, powiem, 14 W w emisji AM. To jest wystarczająco dużo. Raz, dwa, raz, próba. W AM mamy 6 W, przepraszam, że tego nie pokazuję. A w FM mamy 14 W. Dobra, zobaczymy, jak będzie to wyglądało po regulacjach. I sprawdzimy, ile tam uda nam się z tego radyjka wyciągnąć mocy po regulacjach toru nadawczego. Teraz pokażę, jakie moce udało mi się wyciągnąć na teraz z tego radia, ponieważ jeszcze regulacja toru tutaj nadajnika jest dosyć czasochłonna i też to muszę jeszcze uczynić dokończowo, ale wstępnie udało mi się maksimum na FM-ie wydusić 14 W. Powiem szczerze, dla emisji FM to jest naprawdę przyzwoita moc i myślę, że więcej nie trzeba tutaj robić. Bo po co, że tak powiem, ten tranzystor tutaj męczyć. Emisja AM, maksymalna moc 7 W. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, próba mikrofonu. Raz, 2, 3, próba mikrofonu. 24 W PEP, moi drodzy, to jest bardzo sporo. Z tym, że musimy jeszcze teraz, trzeba o tym pamiętać, że trzeba sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tutaj przemodulowań na tej emisji AM, ponieważ każda harmoniczna, która pojawia się w nośnej, powoduje zakłócenia, no i jest to niezdrowe dla innych urządzeń. Co prawda mamy teraz już dobę, mamy erę i dobę cyfrowych urządzeń, które trudno jest zakłócić. Kiedyś były większe z tym problemy, kiedy mieliśmy telewizory analogowe i naprawdę było ciężko z większą mocą pracować i tym bardziej jeszcze jak ktoś sobie rozkręcił na własną rękę taki nadajnik i modulację podciągnął do 120%, no to wtedy była jazda bez trzymanki, ponieważ sąsiad pukał nam w kaloryfer albo przychodził nam łamać antenę, ponieważ zakłócaliśmy mu sygnał telewizji analogowej. To były czasy, które ja pamiętam. Także podłączę sobie generator do wyjścia mikrofonowego. Zobaczymy, co się nam uda zrobić tutaj z tą obwiednią. Na oscyloskopie będziemy mogli zaobserwować, jak wygląda moc przy pełnej mocy i minimalnej mocy z modulacją oraz bez modulacji. I taka mała ciekawostka nastała, moi drodzy, jak widzicie. Podczas regulacji mocy, kiedy nadajnik pracował, a powinien pracować na sztucznym obciążeniu co najmniej bez żadnej usterki, powinien pracować jakieś 15 minut bez problemu, nawet dłużej, okazało się, że wypaliła się ścieżka. Po prostu ścieżka nie wytrzymała obciążenia, które generują tranzystory końcowe mocy. Ja sprawdzę, jakie to są tranzystory i chyba trzeba będzie, coś mi się wydaje, wymienić na nowe. Jest jeden problem. Nie mam instrukcji serwisowej do tego radiotelefonu, ponieważ no, przegrzebałem, no może nie całą sieć, ale przegrzebałem większość sieci i nie mogłem nigdzie znaleźć. Jeśli może Wy macie, ktoś z Was ma takie instrukcje serwisowe i chciałby mi pomóc tutaj, to bardzo, bardzo proszę.
Będę niestety musiał, będę zmuszony działać, że tak powiem, na czuja, na ślepo. I taka prośba ode mnie dla Was, jeśli moglibyście i mielibyście, to bardzo bym prosił, jeśli ktoś by był uprzejmy udostępnić taką instrukcję serwisową. Ja też na swojej stronie, na serwerze udostępniam instrukcje serwisowe radiotelefonu, więc można sobie wejść. Link zawsze jest pod filmem na moją stronę. Jak widzicie, ścieżka nie wytrzymała i zaczęła się palić. Po prostu ten odcinek stąd do tego tranzystora mocy jest za słaby. Ja to przelutuję tutaj, spróbuję tutaj poprowadzić grubszy przewód, żeby dostarczyć więcej prądu do tego stopnia końcowego, ponieważ no, wyobraźcie sobie, jeśli ktoś będzie nadawał z mocą 6 do 320 W w AM PEP i zacznie mu się dymić z radia, no to nieciekawie by sytuacja wyglądała, prawda? Także ja przystąpię tutaj do zlutowania tego, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, jak zawsze w życiu bywa, nie zawsze jest łatwo, nie zawsze jest z górki, czasem pod górkę. Także podczas już zakończania prac nad tym radiem zauważyłem, że nie działa przełącznik kanałów w stronę, w dół kanałów, jeśli byśmy w lewo kręcili, tylko w prawo. Po wyciągnięciu tego przełącznika zauważyłem, że to jest tylko tak smarknięte lutem i tylko się trzymało na słowo honoru. Radio mam całe gotowe, więc czekam jeszcze rozebranie tego całego przedniego panelu tutaj. Zdemontowanie i przykręcenie oczywiście i przylutowanie tego włącznika zgodnie z tym, jak powinno się to zrobić. Także się zabieram do pracy i potem pokażę efekt końcowy mojej pracy przy tym radiu. Jak pokazuję tutaj teraz, widzicie, w tym miejscu jest zamontowany ten przełącznik. Oderwał się od druku, jak widać, wszystkie przewody już się sypią po prostu, no niestety troszeczkę pracy trzeba będzie w to włożyć, żeby to miało ręce i nogi, także biorę się do roboty, bo tak jak widać, no niestety troszkę tutaj jest namieszane i to za dużo namieszane, o teraz to dobrze widać wyraźnie, jak widzicie, każdy przewód muszę przylutować od nowa, także zabieram się za pracę, no. Powiem tak, no naprawa na pewno nie będzie tania, to wiemy tylko tyle, pracy którą tutaj włożyłem, to już jest parę godzin, które trzeba by było spędzić na wymienianie końcówek mocy, naprawie tych wszystkich takich rzeczy, które po prostu tutaj sprawiają problemy. Jak widać, udało mi się naprawić ten przełącznik kanałów, ale powiem szczerze, radio ma dużo do życzenia, powiem Wam, może nie do końca, jeśli chodzi o tu elementy, ale jakość wykonania połączeń, tutaj wszystkie przewody mamy lutowane na żywca, że to tak nazwę kolokwialnie, do płyty głównej przez takie specjalne, widzicie, pady w białych osłonkach, a reszta przewodów jest do panelu przylutowana tak sobie. Dosyć marnej jakości są te przewody, ponieważ wszystko się rwie, gdzie się tylko nie dotknie, więc musiałem tutaj kilkanaście przewodów poprawić i przylutować, żeby to miało jakikolwiek sens i żeby to się trzymało. Złożę teraz radio, sprawdzimy jego parametry nadajnika, bo to nas głównie interesuje, odbiór jest ok, chociaż też musiałem pozostrać, ponieważ wszędzie było kręcone, gdzie tylko się tutaj dało w tym radiu, także no niestety trochę pracy mi to zabrało i czasu. Przede wszystkim musicie pamiętać, jeśli nie macie odpowiedniego sprzętu lub nie dysponujecie jakąś wiedzą, to naprawdę takie naprawy mogą więcej Was kosztować potem niż jest to warte, moi drodzy. Poza tym do tego radia nie znalazłem w sieci żadnego schematu, więc niejako musiałem tutaj pracować na czuja i domyślać się, gdzie co do czego jest podłączone. No niektóre radia mają podobne konstrukcje, temat dosyć inną konstrukcję niespotykaną jeszcze przeze mnie i powiem szczerze, że troszeczkę mi to przysporzyło problemów, ale udało się naprawić radio, także radio pracuje w 100%. Za chwileczkę pokażę, jakie tam parametry udało mi się z tego radia wyciągnąć. Teraz sprawdzimy moce, jakie udało mi się wyciągnąć. Oczywiście ja tych mocy tutaj nie, że tak powiem, nie zostawiłem na pełnym poziomie, jeśli chodzi o emisję AM i FM. Zostawiłem wyłącznie na emisję SSB, bo tam to jest nam najbardziej potrzebne. Więc zaczniemy od emisji FM. Pełna moc tego radio, tego nadajnika w tym radiu
Jak widzimy, mamy 18 W. W zupełności to wystarczy. Maksymalna moc po odkręceniu to jest 36-40 W. Ale tak jak mówię, nie jest to konieczne w tej emisji, ponieważ no, bardzo, bardzo mocno cierpi cały układ zasilania. Minimalna moc jest ustawiona na 1 W. Teraz emisja AM. Minimalna moc w AM to mamy 6 W. Raz, dwa, trzy próba. Raz, dwa, trzy. I 10 W w PEP, to znaczy z modulacją. Teraz jeszcze sprawdzimy pełną moc nadajnika w emisji AM i z modulacją. 10 W mamy. Raz, dwa, trzy próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy. Jak widzimy, prawie 30 W mamy mocy w PEP w emisji AM. To w zupełności wystarczy, dlatego musicie pamiętać, nie samą mocą w emisji AM tutaj zwojujemy świat, tylko bardziej modulacją, która nam będzie podbijała tą moc do góry, prawda? Teraz emisja SSB, wystarczy USB. Raz, dwa, trzy, cztery próba mikrofonu, raz, dwa, trzy, cztery. 37 W, raz, dwa, trzy, cztery próba mikrofonu. Zobaczcie, to jest modulacja na normalnym mikrofonie. Teraz mikrofon mam oddalony o jakieś o 30 cm od ust. Raz, dwa, trzy próba mikrofonu. Tu mamy prawie 20 W w pewnych momentach. Raz, dwa, trzy, cztery próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery próba. 35 W, jeśli dam troszeczkę bliżej. A jak głośniej powiem, ola, ola, 37 W. Powiem tak, jestem w stanie z tego radia wyciągnąć więcej, z tym, że tak jak powiedziałem, obwody tego radia zasilające tranzystory końcowe mocy nie są do końca dopracowane, według mnie oczywiście, to jest moja prywatna opinia, i nie pozwalają na to, żeby przeprowadzić taką tutaj modernizację. Można by to oczywiście przerobić, ale to wiadomo, to się wiąże z kosztami. Nie wiem, czy klient by się na to zgodził, ale to już w późniejszym czasie. To by było na tyle, jeśli chodzi o test nadajnika. Teraz kilka słów podsumowujących tę naprawę. Słuchajcie, no, naprawa była dosyć skomplikowana. Musiałem wymienić tranzystor modulatora, który zarazem jest takim regulatorem napięcia na stopień końcowy mocy. Musiałem wymienić tranzystory końcowe mocy, które się spaliły podczas testów już końcowych nadajnika. Tranzystory dostały zwarcie oczywiście i wypaliły te ścieżki, które tam wcześniej widzieliście na filmie. One były prowodorem tego, ponieważ te tranzystory raz działały, raz nie działały, raz była ta moc, raz nie było tej mocy. Zawinił ten tranzystor i oczywiście też te tranzystory końcowe, które miały ustawione źle prądy spoczynkowe, co jest bardzo ważne, musicie o tym pamiętać. Prądy spoczynkowe ustawia się według noty katalogowej, która jest dostępna w internecie. Można zawsze znaleźć sobie w sieci. Naprawiłem oczywiście, jak wcześniej mówiłem, przełącznik kanałów, który w lewo tutaj na dół mnie nie chciał przełączać. Wymieniłem również przewód, który jest połączony z płytą główną do gniazda antenowego, który był dosyć lichy i tak, że tak powiem, nie przylutowany, tylko nasmarkany, jak widzicie. Założyłem tam taką strebrzankę. Oczywiście podwójnie ją złożyłem, żeby przepływ tego sygnału był mocniejszy. Naprawiłem ścieżki wszystkie, które zostały popalone poprzez zwarcie tych tranzystorów. Moi drodzy, ogólnie radio jest fajne, można je powiedzieć. Dużo tutaj jest takich bajerów, wodotrysków, ma nawet echo. Ma tutaj taki, nawet pokażę Wam za chwileczkę, podgląd czy podsłuch pracy mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, próba. Można sobie nawet włączyć echo. Ja nie wiem, jak to echo się tutaj włącza, powiem szczerze, bo tutaj jest taki raz, dwa, raz, dwa, raz. Już jakieś robią cyrki. Także pokażę za chwileczkę. Trzeba zmniejszyć. Raz, próba mikrofonu. Także jak widzicie, to echo to tutaj jakieś jest takie troszeczkę dziwne. Raz, dwa, raz, próba. Raz, dwa, raz, próba mikrofonu. Raz, dwa, raz, próba. Raz. Raz, dwa, raz, próba, raz, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, próba, raz, próba, raz.
Także tutaj mamy, że tak powiem, echo, które nie do końca chyba tutaj działa. Nie będę się już tym zajmował, bo nie tędy droga, powiem Wam. Ma oczywiście wyjście na papugę, ma ASC, płynną regulację mocy. Możemy wejść nawet do menu i włączyć sobie takie funkcje jak, w momencie może wyłączę, będziecie lepiej widzieli, takie funkcje jak beep tutaj, klawiszy, Roger beep mamy, mamy zmianę tutaj koloru podświetlenia, Bayer fajny, można nawet włączyć, ale czy ja wiem, czy do końca taki, jak ktoś lubi kolorami się bawić, to może się bawić kolorami, zostawmy może jakiś taki ciekawy kolor, żeby tutaj było coś zielone, dosyć fajnie tutaj, o, ten zielony to był taki ciekawy, fajnie było widać. To by było chyba na tyle, moi kochani, no słuchajcie, no jeśli nie macie pojęcia o tym, co zrobić w takim radiu, proponuję nie brać się za to, ponieważ to radio było uszkodzone wyłącznie z winy chyba poprzedniego właściciela, nie wiem ile osób miało to radio w swoich rękach, ale powiem Wam, każdy potencjometr, każdy PR-ek był przekręcony jak mu się tylko żywnie podobało. Ustawiłem wszystkie wskazania tutaj S-metra, ponieważ przy minus 73 dB pokazywał tutaj pełną skalę, a nie 9S, tak jak powinno być. Ustawiłem moce, ustawiłem wskaźnik wychyłowy mocy tutaj, żeby pokazywał w miarę dobrze. I to tyle, no powiem Wam. Jeśli jesteście, tak ja zawsze powtarzam, jeśli czujecie się na siłach, naprawiajcie, jeśli nie macie sprzętu odpowiedniego, szczególnie przy pracach obok procesora, nie bierzcie się za to, nie ma sensu, naprawdę szkoda Waszej wyższego zachodu, zlećcie to fachowcom, zaoszczędzicie. To radio było naprawdę tanio kupione, ale trzeba było tyle dołożyć, że troszeczkę jego wartość się teraz podniosła, z racji nawet tego, że to radio teraz jest sprawne w 100%. Moi drodzy, jak co, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jeśli film się podobał i się przydał, łapkę proszę w górę. Jeśli będziecie subskrybowali, nie zapomnijcie nacisnąć dzwoneczka obok przycisku subskrybuj, żebyście dostawali powiadomienia o tym, co dzieje się na moim kanale. Moi drodzy, życzę dalekich, potwierdzonych łączności, oczywiście niezakłóconych i najmniej awarii sprzętu, jak to tylko możliwe. Pozdrawiam serdecznie, amatorskie 73.